Dzisiaj będzie pierwsza w tym kanale recenzja dwóch książek, dwóch zupełnie innych książek: czyli po pierwsze Opowieści z Mechańskiego Pogranicza Wschód-Zachód Roberta Wegnera, a po drugie Czasu Żniw Samanty Shannon. Dlaczego akurat te dwie książki wybrałem do tego filmu? Eee, no, bez powodu, tak szczerze. To znaczy, czytałem je w ostatnim czasie i stwierdziłem, że czemu nie połączyć tych dwóch recenzji w jedną? Eee, ten film pewnie będzie miał sygnatury czasowe, to znaczy, jeżeli interesuje Was recenzja tylko jednej książki z tego filmu, to albo możecie na pewnym etapie wyłączyć ten film, albo przełączyć do momentu, który Was interesuje yy, i obejrzeć recenzję tej drugiej książki, czyli w tym wypadku Czasu Żniw. Wspomnę jeszcze, że jeżeli chodzi o Mekhan, to to będzie ostatnia taka osobna recenzja książki z tej serii na tym kanale, to znaczy, wydaje mi się, że w przypadku serii, które wychodzą. Długo są to wielotomowe serie. E, takie osobne recenzje pierwszych tomów mają sens, bo zarówno osoby, które te serie czytają i lubią, mogą ten film obejrzeć, jak i osoby, które są tą serią w jakiś sposób zainteresowane. Natomiast im dłużej dana seria wychodzi, tym mniej inkluzywne, tak mi się wydaje, te materiały są, bo tylko pewna część osób będzie nimi zainteresowana. Pewnie, tak jak wspomniałem, nagram osobny materiał. O tych trzech mechańskich powieściach, natomiast pojedyncze materiały wydają mi się nie mieć sensu. Tym bardziej, że pewnie będę pewne rzeczy z poprzednich recenzji powtarzał. Podobnie zrobię chyba z księgą całości, czyli będzie jeszcze osobna recenzja pani dobrego znaku. E, natomiast tak myślę, że w przypadku takich właśnie długich serii, idealnym formatem do omawiania kolejnych tomów jest podsumowanie miesięczne. Tam mogę o tych książkach się wypowiedzieć, więc nie przedłużajmy i przejdźmy do materiału. Cześć, ja jestem Tomek. A to będzie recenzja opowieści z mekańskiego pogranicza Wschód-Zachód oraz Czasu Żniw. Zaczniemy sobie od Mechanu, od Wschodu i Zachodu. I przyznam szczerze, że nie do końca wiem, jak rozłożone są sympatie czytelników tak ogólnie, jeżeli chodzi o konkretne kierunki świata w tej serii i konkretne opowiadania. Więc nie wiem, czy to, co teraz powiem, to jest jakiegoś rodzaju niepopularna opinia, czy coś w tym, w tym rodzaju. Natomiast mi ten tom podobał się bardziej niż Północ i Południe. I jakbym miał tak ułożyć sobie ranking tych, tych kierunków świata, to na pierwszym miejscu byłby wschód. Na drugim mocno bym się musiał zastanowić, czy zachód, czy północ. Ale chyba koniec końców dałbym północ, potem zachód, i na samym końcu byłoby południe. Konstrukcja tego zbioru opowiadań jest identyczna jak w przypadku poprzedniego zbioru: czyli mamy dwa kierunki świata, w każdym z nich mamy po cztery opowiadania. Kierunki świata się nie przeplatają. Zaczynamy od wschodu, potem przenosimy się na zachód. Jedyna drobna różnica jest taka, że w tym zbiorze opowiadania są jednak dłuższe, to znaczy w północ-południe długość tych opowiadań to było od mniej więcej 50 stron do jakichś 80-90. Tutaj każde opowiadanie ma mniej więcej 80-90 stron, co sprawia, że oczywiście zbiór jest dłuższy o jakieś trochę ponad 100 stron od swojego poprzednika. Na wschodzie opowiadania to i będziesz murem, najlepsze jakie można kupić, koło o 8 oraz oto nasza zasługa. Natomiast na zachodzie mamy światło na klindze miecza, Sakiewkę pełną węży, objęcia miasta oraz rzekę wspomnień. Oczywiście na samym końcu, kiedy już omówię te kierunki świata, tak samo jak w przypadku poprzedniego zbioru, pokażę Wam mój subiektywny ranking tych opowiadań, jeżeli kogoś by to interesowało. Natomiast teraz przejdźmy sobie na wschód. I też być może jakaś część z Was jest zainteresowana tym, jak wyglądają zachodnie i wschodnie pogranicza. Bo o ile północy i południa można się łatwo domyślić, północ mroźna, zimna, górzysta, południe pustynne i gorące. O tyle wschód zachód takie oczywiste już nie są, więc jeżeli chodzi o wschód, to na wschodzie mamy stepy. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących wśród kwiatów powodzi. omijam koralowe ostrowy burzaną. No może nie do końca takie stepy, bo na tych mechańskich dzieje się jednak dużo więcej niż na tych akermańskich. Um, I od razu powiem, że wschód, jeżeli chodzi o budowę świata, to jest moim zdaniem najciekawszy kierunek. Z tych czterech tam poznajemy tak zwany Czardan Laskolnika, czyli taki oddział, taką grupę żołnierzy, yy, która wykonuje różne zadania. Głównie dba o to, żeby na wschodzie był spokój, i żeby ten spokój utrzymać, walczą oni z koczowniczymi plemionami, tak zwanych Kochlandczyków, Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Jeżeli chodzi o te plemiona, to one mi się mocno kojarzyły z Mongołami i z Genghis Khanem, nie wiem, czy jakby taka była inspiracja Roberta Wegnera, to jest po prostu moje skojarzenie um, i tam naszą główną bohaterką jest niejaka Kailin, pewnie jej całe nazwisko i pełne nazwisko tutaj wklejam, bo no też nie jest ono najłatwiejsze, jak to zwykle jest w przypadku bohaterów Wegnera, aczkolwiek główny bohater e, części zachodniej będzie miał dużo łatwiejsze nazwisko, więc w porządku. I wydaje mi się, że z, tych, z tej czwórki głównych bohaterów, po jednym na każdy kierunek świata, Kailin jest, jest najmniej interesująca. co to znaczy, to nie jest zła postać i wydaje mi się, że dość łatwo ją polubić, bo ona jest dość ludzka, jej relacje wpadają wiarygodnie. Jest ona taka całkiem empatyczna, więc nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś moja ulubiona kreacja. Aczkolwiek plan minimum zrealizowany, lubię ją, tak po ludzku. Natomiast wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwym byłoby mówić, że jedyną główną bohaterką wschodu jest Kailin. Bo drugą najważniejszą postacią, e, można by istotniejszą niż mimo że nie ma jej aż tak dużo, e, jest właśnie dowódca tego czardanu, czyli właśnie Geno Laskolnik. Um, I Laskolnik, to już mogę to powiedzieć na tym etapie, z tych dwóch tomów, to jest moja ulubiona postać. Laskolnik jest byłym wojskowym, e, starszym facetem, który, który ma wokół siebie taką aurę. To znaczy, gdyby był on w jakiejś karczmie e, i jakiś gość zacząłby się awanturować, to on by wstał, podszedł do tego gościa i powiedział: Chłopcze. Uspokój się, co ty robisz? I ten awanturnik początkowo pewnie spojrzałby na niego jak z jakąś taką pogardą w oczach i powiedział coś w stylu: Kim ty jesteś, dziadu? I ktoś inny by do niego podszedł i tak mu wyszeptał na ucho: To jest genolaskolnik. I wtedy ten facet spojrzałby na niego jeszcze raz, spuścił głowę i powiedział: Przepraszam, i pewnie wybiegłby z tej karczmy tak szybko jakby mógł. Laskolnik ma wokół siebie taką właśnie aurę legendy, faceta, o którym krąży masa opowieści, który dużo do tego imperium zrobił. Jest świetnym dowódcą, bardzo charyzmatycznym i to jest faktycznie ten typ dowódcy, gdzie wierzę, że, że jego ludzie byliby w stanie dla niego zrobić wszystko, byliby w stanie skoczyć w ogień. Bardzo dobrze napisana postać. I to, co działało na północy, jeżeli chodzi o te, o te kwestie wojskowe, moim zdaniem działa jeszcze lepiej na wschodzie, to znaczy to... Dla mnie osobiście dość istotne, kiedy czytam militarne fantazy, jest to, żeby te oddziały miały wokół siebie, znaczy wokół siebie, żebyśmy my jako czytelnicy mieli takie uczucie faktycznie braterstwa, takiej jedności i zaufania i moim zdaniem bardzo dobrze to działa na wschodzie, też w dużej mierze dlatego, że moim zdaniem postaci drugoplanowe stanowią bardzo fajne tło dla Kailin i dla Skolnika. i tak jak mówiłem w przypadku naszej głównej bohaterki, relacje wpadają wiarygodnie i niejednokrotnie są podszyte humorem, co mi osobiście bardzo leży. Przechodząc do samych opowiadań, wydaje mi się, że w moim filmie, w moim podsumowaniu marca, powiedziałem coś trochę tak bez zastanowienia. Bo tam powiedziałem, że dość ciężko będzie mi ułożyć ranki tych opowiadań, bo one są dość równe. I powiedziałem to po przeczytaniu pierwszych trzech opowiadań. Nie do końca taki był mój zamysł. Moim zdaniem, dwa pierwsze są na bardzo równym poziomie. Trzecie było dla mnie wyraźnie lepsze, bo dwa pierwsze opowiadania to są takie opowiadania mocno akcyjne. W pierwszym mamy pewną misję, na którą, wyruszają, na, którym, na którą wyrusza nasz czardan, natomiast w drugim mamy pewien, powiedzmy, pościg, nie spoilerując za bardzo. I te dwa pierwsze opowiadania były dobre. I potem przechodzimy do trzeciego, czyli do koła o 8 szprychach, które jest kapitalne, jest ponownie dość proste, jakby Wegner. Nie pisze na razie, przynajmniej nie wiadomo jak skomplikowanych, wieloperspektywicznych historii. Podejrzewam, że to się zmieni, kiedy przejdziemy do powieści. Ale trzecie opowiadanie jest perfekcyjne jest emocjonalne, rozwija postaci, pokazuje dużo tego świata, i w ogóle wydaje mi się, że ten zbiór dużo, dużo większą uwagę zwraca na tłumaczenie nam pewnych rzeczy, które mogą być niejasne w poprzednim zbiorze. Więc trzeci zbiór ma mocną płętę, ma emocje, ma wiarygodne relacje, ma mocny emocjonalny strzał, ma akcje i przedstawia nam bardzo ciekawą kulturę, e, która jest na wschodzie. Mamy tam lud tzw. wozaków, e, czyli ludzi, którzy mm, wyznają kult bogini, e, której imię już zapomniałem, której imienia już zapomniałem, e, ale generalnie chodzi tutaj o to, że nasi wozacy nie jeżdżą na koniach, bo uznają je za niejako święte stworzenia. Więc poruszają się wozami, które notabene są ciągnięte przez konie, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby nie dosiadać tak bezpośrednio koni, niż po prostu ich nie wykorzystywać. Trzecie opowiadanie było świetne, natomiast najlepsze moim zdaniem, i w ogóle wydaje mi się, że z tych dwóch zbiorów moim ulubionym opowiadaniem jest opowiadanie czwarte ze wschodu czyli oto nasza zasługa bo to jest opowiadanie, które ma bardzo podobne zalety jak poprzednie dobrze tłumaczy świat. Dobrze rozwija postaci, jest też momentami mocno emocjonalne i ma tak niesamowicie dobry rytm. Ten tytuł tego opowiadania też nie jest przypadkowy. I to, co wspomniałem w przypadku poprzedniego zbioru, tutaj też działa, czyli Robert Wegner umie w patos. Umie pisać podniosłe sceny, takie, które wywołują ciarki, ale nie żenady, tylko takie pozytywne ciarki. I też warto wspomnieć, że, tak nie spoilerując, końcówki tych dwóch wątków, to znaczy wschodu i zachodu, Myślę, że dość wyraźnie łączą się z poprzednim zbiorem i pokazują pewien kierunek, w którym, tak myślę, będą podążały powieści. I tak patrząc na okładkę nieba ze stali, czyli pierwszej powieści tomu trzeciego, wydaje mi się, że to będzie powieść, która będzie kontynuować właśnie wątek wschodni. I bardzo się cieszę, bo to jest chyba wątek, który jak na razie interesuje mnie najbardziej. No i przenosimy się na zachód. I na zachodzie nie mamy do czynienia tak do końca z pograniczem, to czy znaczy, mam do czynienia z. No, morskim pograniczem. Akcja Wątku Zachodniego rozgrywa się w mieście portowym, i tutaj pozwolę sobie pożyczyć pewne porównanie, którego użyła Weronika z kanału księgarka, opisując tę książkę. Ona powiedziała, że to miasto przypominało jej mocno Nowigrad z Wiedźwina, i muszę przyznać, że to jest bardzo trafne porównanie, coś w tym jest. I tam poznajemy naszego kolejnego głównego bohatera. Facet nazywa się Alcin Avendech, i poznajemy go w momencie, kiedy leży on na ziemi, i mówiąc najbardziej wprost. Żyga w morze, będąc na prawdopodobnie największym kacu w swoim życiu. Więc zapytacie mnie teraz: Wow, Tomek, naszym głównym bohaterem wątku zachodniego jest student? Otóż nie, bo Alcin jest złodziejaszkiem. I właśnie wątek zachodni w dużej mierze jest takim wątkiem mocno łotrzykowskim. Alcin, jeżeli chodzi o głównych bohaterów, jest chyba najlepszym tych czterech głównych bohaterów. Charyzmatyczny złodziejaszek, pod tą podszewką, raczej dobry człowiek, który został trochę no, utwardzony przez ulicę. Um, I też jego jako postać spotyka pewna zmiana w tym wątku. Aczkolwiek nie mogę o tym za bardzo mówić, bo to byłby duży spoiler. Powiem o tym trochę tak bardzo ogólnie, trochę później. No i pierwsze opowiadanie to jest opowiadanie, w którym nasz bohater musi znaleźć pewien przedmiot, który został skradziony. I to też jest problem, bo podobnie jak w przypadku wątku południowego, nie mogę za dużo mówić, bo te cztery opowiadania dość mocno się łączą. I też dość sporo czasu mija od pierwszego opowiadania, od początku pierwszego opowiadania do końca ostatniego, bo jakieś 6 lat bodajże. Drugie opowiadanie to jest opowiadanie takie. Hmm, ile mogę powiedzieć, żeby nieco spoilerować? Opowiadanie zemsty z takim pewnym posmakiem intryg dworskich. Chyba moje ulubione opowiadanie, jeżeli chodzi o wschód, też to znaczy o zachód. Natomiast po tym opowiadaniu przychodzi pewna, pewna dość wyraźna zmiana, to znaczy. Naszemu bohaterowi przytrafia się pewna rzecz i ta rzecz wpływa na, w pewien sposób wpływa na konstrukcję następnych opowiadań. I muszę przyznać, że o ile jest to dość interesujące, to tak zupełnie w stu subiektywnie, no nie podobało mi się to za bardzo, bo to jest bo to sprawia, że te opowiadania są niejako te kolejne dwa głównie jakby składają się z dwóch historii. I kiedy z tego wątku teraźniejszego przechodzimy do, no do, tej, do tej drugiej historii, to miałem takie trochę wrażenie, jakby ktoś po prostu mi przerywał poznawanie historii i wyrzucał mnie w zupełnie inne miejsce. Jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to moje pierwsze skojarzenie, mimo że też to nie jest do końca to, to, było, to była rzecz, która przytrafia się Matowi w kole czasu, ale Sinowi przytrafia się coś, coś trochę podobnego i nie mogę za bardzo powiedzieć, co to jest. Opowiadanie trzecie to jest opowiadanie, no właśnie w połowie takie też łotrzykowskie, a w połowie, no takie, o którym nie mogę powiedzieć, żeby nie spoilerować. Opowiadanie czwarte, chyba moje najmniej, najmniej lubiane opowiadanie przeze mnie z tego zbioru, to jest ważne opowiadanie, ono nam wyjaśnia pewne rzeczy um, i też ustala pewien kierunek, tak mi się wydaje, w którym będzie szła postać Alcina. Aczkolwiek tutaj mam podobnie jak w przypadku opowiadań południowych, e, to znaczy wiem, że te opowiadania są ważne, że muszą takie być, ale to nie do końca oznacza, że czytało mi się jakoś najprzyjemniej. Więc już podsumowując, teraz pewnie wyświetla Wam się mój ranking tych opowiadań. Wydaje mi się, że jeżeli podobał Wam się pierwszy zbiór, to się nie zawiedziecie. Ciągle styl Roberta Wegnera jest bardzo przystępny, te książki bardzo dobrze się czyta. Sceny akcji są bardzo dobrze napisane. Postaci charyzmatyczne, świat jest na tyle interesujący, że chce się go poznawać jak już wspomniałem, Dużo rzeczy jest, bardziej, jest dużo bardziej jasnych po skończeniu tego zbioru. No i też um, myślę, że zaczynamy widzieć, w którym kierunku będzie szła ta historia. Więc ja od siebie bardzo polecam Bawiłem się bosko. No i teraz przechodzimy do drugiej książki w tej recenzji, czyli do Czasu żniw Samanty Shannon. Jeżeli chodzi o to, dlaczego postanowiłem tę książkę przeczytać, to tutaj muszę się przyznać do mojej przypadłości. To znaczy raz na parę, paręnaście miesięcy mam tak, że muszę sobie jakąś książkę, jakąś serię upieprzyć. To znaczy, widzę dane książki w różnych miejscach, na Instagramie, na YouTubie, i przez większość czasu nie zwracam na nie uwagi, nie chcę ich przeczytać, aż w końcu nadchodzi taki moment, że coś mi w głowie przeskakuje i stwierdzam, tak bez żadnego powodu, że okej. Okay jednak chcę. I tak było w tym przypadku. Do tej pory kończyło się to dla mnie różnie. Czasami pozytywnie, jak w przypadku na przykład książek Haruki Murakamiego, czy też negatywnie, jak w przypadku chociażby Wielkich Płaszczy Sebastiana de Castell. Tutaj postanowiłem jeszcze posłuchać samej autorki i natrafiłem na film na YouTube, który nazywa się Shelfie with Samantha Shannon. I pierwsze, co zwróciło moją uwagę poza mocnym, brytyjskim akcentem autorki, do którego muszę się przyznać, mam duży, dużą słabość, I'm Samantha Shannon and I'm the author of the Bone Season series and this is my newest book outside of the Bone Season The Priory of the Orange Tree. It's a feministyczna reimagining of the of St George and the Dragon among other things jak as you can see from the front cover it has quite a książka która pojawia się na drugim planie za autorką i stwierdziłem, że no dobra jak to że Jober Crombie pojawił się w tym materiale to nie jest jakiś znak to już nie wiem co tym znakiem jest. Więc tę książkę przeczytałem. Zajęło mi to stosunkowo niewiele czasu, jakieś dwa dni. Um, no i gdzie w tym spektrum książek, które muszę sobie upieprzyć, plasuje się właśnie czas żniw? Um, nie lubię tego mówić, ale no gdzieś po środku. Jeżeli miałbym tę książkę oceniać, e, to wydaje mi się, że oceniłbym ją podobnie jak chociażby Mroczniejszy Odcień Magii Wiesław, aczkolwiek jest pewna różnica. To znaczy, o ile w przypadku Mroczniejszego Odcienia Magii właśnie sporo rzeczy mi grało e, i również sporo rzeczy mi nie grało, tak tutaj mam wrażenie, duża ilość rzeczy była mi mocno obojętna, ale do tego przejdziemy za moment. Jeżeli chodzi o samą historię, to mam tutaj niedaleką przyszłość. Rok 2059 w świecie no, alternatywnym, w świecie, w którym od jakichś 200 lat istnieje taki system, taki konglomerat państw, który nazywa się Sajonem i został on stworzony, by eliminować ze społeczeństwa ludzi, którzy są określani jako jasnowidza, nie wchodząc jakoś tak bardzo szczegółowo w ich umiejętności, bo rodzaju jasnowidzów jest całkiem sporo. Są to ludzie mający pewne parapsychiczne zdolności, a nasza główna bohaterka, czyli Page Mahoney, jest tym szczególnie rzadkim typem jasnowidza. I w jej umiejętności też nie będę szczególnie się zagłębiał, bo wydaje mi się, że akurat to w ocenie tej książki nie jest szczególnie istotne. No więc, zaczynając od samego początku. Samo otwarcie tej książki to jest moim zdaniem dość niezgrabny fragment, mówiąc bardzo ogólnie, i też chciałbym nawet nie oddać honor, ale zwrócić uwagę na to, że Czas Żniw to jest książka, która ma już ponad 8 lat. Ona została wydana w roku 2013 i w 2013 roku e, autorka miała tych lat 21, w momencie, kiedy ta książka wychodziła na rynek. Więc zakładam, że Czas Żniw był pisany przez osobę, no powiedzmy, 19-20-letnią. E, I patrząc na tę powieść właśnie przez pryzmat wieku autorki, to moim zdaniem jest to naprawdę dobra robota. Bo, nie wiem, ja pamiętam siebie, kiedy miałem 19 lat i jak wyglądały moje przygotowania do matury. A tutaj pani Shannon stworzyła coś takiego. Więc, jakby patrząc na tę książkę pod kątem wieku, dobra robota. Natomiast no, kontekst wieku autorki nie będzie dla mnie w ogóle istotny w tej recenzji, bo ja oceniam nie autorkę, tylko dzieło, tylko produkt, który dostaję. Więc otwarcie tej książki jest moim zdaniem dość nieudanym zalewem ekspozycji. Dlaczego dość nieudanym? Dlatego, że autorka w tej książce ma tendencję do tworzenia. Nowych określeń, nazw własnych, które funkcjonują tylko w tym świecie. A jakby nie miałbym z tym problemu, to znaczy nie miałbym problemu z tym, gdyby page, bo w tej książce mamy pierwszą osobą narrację, po prostu przez pierwsze 30-40 nawet stron tłumaczyła nam pewne rzeczy. Natomiast mój problem jest taki, że pani Shannon często pewnych określeń nie tłumaczy. Na końcu tej książki jest słowniczek i pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt minut, jakie spędziłem z tą książką, to było skakanie od pierwszych stron. Dosłowniczka i z powrotem. I to nie jest specjalnie przyjemne. Natomiast patrząc na pozytywną stronę tego początku, moim zdaniem to, czego się dowiadujemy, jest ciekawe. To znaczy, podobało mi się nakreślenie tego świata. Ja też nie czytam jakoś specjalnie dużo dystopii fantazy, czy dystopii w ogóle, więc dla mnie ten świat wydawał się pewnie podwójnie świeży przez to. I przyswoiwszy te wiadomości, informacje, które podaje nam autorka. Muszę powiedzieć, że kolejne 30-40 stron mocno mi się podobało. To znaczy po tych kolejnych stronach, co w dużej mierze wynikało z tego, że nie wiedziałem tej książce nic, ja liczyłem na historię trochę taką jak powiedzmy Peaky Blinders, to znaczy historię o tym syndykacie, który funkcjonuje właśnie w cieniu, który porusza się po tych ulicach wielkiego miasta, robi różne rzeczy, musi się kryć Działać w tajemnicy, i tak dalej. Natomiast to nie jest książka o tym, dlatego, że i tak nie jest spoiler, bo to jest sam początek książki i ponadto to, o czym teraz powiem, jest w samym opisie fabuły, który znajdziecie na każdej stronie, czy też na opisie fabuły w tym takim krótkim w samej książce. Więc nasza bohaterka zostaje aresztowana i osadzona w czymś na wzór takiej kolonii karnej. I tam będzie się właśnie rozgrywała większość akcji tej powieści. I tutaj muszę przejść do momentu, po którym, no, mówiąc najzupełniej wprost, miałem ochotę tę książkę wypieprzyć przez okno. Dlatego, że, i to też wynika z tego, że ja o tej powieści nie wiedziałem nic. Pewnie gdybym, gdybym to wiedział, to czułbym się w ten sposób. Natomiast. Po tych 60 stronach miałem nadzieję na właśnie taką historię o walce ludzi z rządem, o walce ludzi z tym złym systemem. Taką, może nie, że kameralną, ale taką właśnie ludzką historię o, o ludziach jakby po dwóch stronach kompasu moralnego, czy też po dwóch stronach barykady. Natomiast na 60 stronie e, dowiadujemy się, i to też nie jest spoiler, bo to też jest w opisie fabuły, że w tym świecie są po prostu dwie rasy z innego wymiaru. I tak naprawdę jedna z nich stoi za tym całym systemem. I naprawdę, jak to przeczytałem, to miałem ochotę odłożyć tę książkę i nigdy do niej nie wracać. To było dla mnie tak niesamowicie antyklimatyczne. Ja bym to po prostu porównał do i tutaj będzie spoiler z jednej bardzo starej gry do Fantasmagorii 2 Epuzzle of Flash to jest taka stara przygodówka Interactive Movie. To znaczy, to jest gra przygodowa, w której mamy zamiast komputerowej grafiki filmy z aktorami. I tam jest taki motyw, że nasz główny bohater ma pewne zaniki w pamięci i wokół niego zaczynają żyć jakieś dziwne rzeczy. Giną ludzie, i on staje się podejrzanym w sprawie o morderstwo, i my sami do pewnego momentu nie wiemy, czy nasz bohater jest winny. Czy nie. Natomiast na samym końcu tej historii dowiadujemy się, że za tym wszystkim stali kosmici. I miałem wtedy bardzo podobne odczucia, jak właśnie w przypadku Czasu Żniw. Ale kiedy już przytrawiłem tę fabularną decyzję autorki, no to muszę przyznać, że wydaje mi się, że autorka zrobiła całkiem niezłą robotę. To znaczy, budowa świata i to, czego się dowiadujemy o tych rasach, jest ciekawe. Nasza bohaterka, już kończąc temat fabuły, dostaje się pod pewnego rodzaju hmm, protektorat. Nie chcę powiedzieć, że staje się niewolnicą, bo to nie do końca o to chodzi. I zawiązuje się relacja jej z pewną postacią, i ta relacja będzie najważniejszym punktem tej książki. I wydaje mi się, że to, czy ta książka Wam się spodoba, czy nie, w największej mierze zależy od tego, czy właśnie spodoba Wam się ta relacja, czy nie. Nie będę ukrywał, moim zdaniem, od pierwszych scen, i to nie pierwszy, pierwszej wspólnej sceny tych postaci, tylko od pierwszego zdania, od pierwszego opisu tej jednostki, którą widzi page, jest moim zdaniem strasznie oczywiste, do czego to będzie zmierzać. Aczkolwiek też wydaje mi się, że jakby autorka niespecjalnie to ukrywa, więc no nie mam z tym specjalnego problemu. Am. Um, i czy mi ta relacja się podobała? No niespecjalnie. Co na plus? To, że ta relacja rozwija się powoli. To jest w porządku. Natomiast, no, mimo wszystko, to przestaje mieć moim zdaniem znaczenie. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to znaczy, oczywiście to jest w 100% subiektywna opinia, że ta relacja nie rozwija się tak właśnie stopniowo. Tylko mam takie wrażenie, że po prostu kręcimy się w kółko. To znaczy, wygląda to w ten sposób, że Page mówi nam i myśli, jako że mamy pierwszą osobową narrację, dokładnie wiemy, co Page myśli, że tej postaci nienawidzi, mimo że tak naprawdę nie ma powodów, żeby jej nienawidzić, ma powody, żeby się jej obawiać albo być powiedzmy nieufną, ale nienawiść to jest trochę zbyt mocne uczucie, moim zdaniem. Więc nasza bohaterka mówi nam, że tej postaci nienawidzi. O czym y, robi coś, co kompletnie się z tym nie zgadza, to znaczy robi rzeczy, które, których nie powinna robić, skoro tej postaci nienawidzi. I tak kilka razy w tej książce, aż w końcu pod koniec tej powieści stwierdza, że y, no jednak nie nienawidzi tej postaci. I no, trochę tak to wygląda. Jeżeli chodzi o postaci, no to też moim zdaniem jest dość przeciętnie. Wydaje mi się, że w tej książce nie ma postaci, która by mnie irytowała, czy która byłaby moim zdaniem źle napisana. Ale równocześnie no nie jestem chyba w stanie wskazać postaci, którą bym na przykład jakoś tak szczerze polubił. Może ewentualnie Nika, ale jego jest strasznie mało. Um, jeżeli chodzi o naszą główną bohaterkę, to ona jest... No jakby jaki macie obraz w głowie, kiedy myślicie sobie stereotypowa Irlandka. Narwana, Gorąco krwista z no, niewyparzoną gębą. E, I to jest trochę page, tylko w wersji light, to znaczy jest no, trochę nieodpowiedzialna, e, trochę taka brawurowa, ale w dość głupi sposób, ale równocześnie to nie jest też postać, która robi głupie rzeczy, i w tej książce nic się nie przytrafia. Więc jakby nie mam z tym specjalnego problemu. Aczkolwiek, e, moja jedyna uwaga, jeżeli chodzi o page, to jest to, że. Mam takie poczucie, że to jest bohaterka, która bardzo łatwo zapomina o traumatycznych wydarzeniach. Na pierwszych 50 stronach robi coś, co moim zdaniem powinno rzutować na całą książkę, i coś, o czym ona powinna mocno przez tę książkę myśleć, i coś, co powinno jakieś piętno na niej odcisnąć, a kompletnie tego nie robi. Ona myśli o tym dwa razy, i to w takich momentach, które są powiedzmy fabularnie uzasadnione. Kiedy trafia do tej kolonii, na przykład prawie w ogóle nie myśli o swoim ojcu, z którym mieszkała i też ma może jedną myśl, czy wszystko z nim w porządku. Nie ma jakich myśli na zasadzie tęsknię za tatą. No brakowało mi tego mocno. Jeżeli chodzi o postaci drugoplanowe, to moim zdaniem większość kompletnie nie ma charakteru i duża część z drugoplanowych postaci służy tylko jako ekspozycja. Um, antagonistka może ma potencjał, bo też ma charakter, ale poza tym no ciężko mi wskazać kogoś konkretnego. I też chciałbym się odnieść do, do takiego stwierdzenia, które padło, i też nie jestem pewien na jakim kanale, bo po skończeniu lektury obejrzałem sobie kilka recenzji, żeby porównać sobie to, co inne osoby myślą o tej książce z tym, co ja o niej myślę. I na jednym kanale, wydaje mi się, że to mógł być kanał bestsellerki, i tam dziewczyny użyły takiego stwierdzenia, że to jest książka taka, taka mocno akcyjna, w której mamy dużą liczbę dynamicznych sekwencji, w których naprawdę sporo się dzieje. I to jest też coś, z czym ja się raczej zgodzić nie mogę. To znaczy, wydaje mi się, że szczególnie w tych pierwszych no, 60%, może nie licząc tego początku, tych pierwszych 60 stron, które mimo pewnej niezgrabności mocno mi się podobały, to wydaje mi się, że to jest książka dość mocno przegadana. To Znaczy, page sobie chodzi od osoby do osoby, rozmawia z nimi, te osoby jej tłumaczą pewne rzeczy, i potem mamy scenę pomiędzy nią a tą drugą postacią, której wspominałem, i tak przez właśnie dwieście kilkadziesiąt stron. Oddam, e, przyznam rację, że kiedy Samantha Shannon pisze sceny akcji, to one są moim zdaniem naprawdę dobre. I faktycznie są dynamiczne, i naprawdę dobrze się je czyta. E, też w tej książce jest kilka fajnych scen nieakcyjnych. Niektóre retrospekcje mi się podobały, szczególnie ta jedna, kiedy Page była e, no, małym dzieckiem. Ona jest naprawdę nieza moim zdaniem. I już tak zmierzając do końca, e, jakbyście zebrali sobie wszystko to, co teraz powiedziałem przez te kilkanaście minut o, o tej powieści to pewnie doszlibyście do wniosku, że na no koniec końców nie warto. To znaczy postaci raczej przeciętne, fabuła meandrująca, niewiele scen akcji. Koniec końców mimo wszystko tym plusem jest ciekawy świat, który może być fajnie rozwinięty w kolejnych tomach, e, ale no z tego, co powiedziałem, raczej powinniście wywnioskować, że to nie jest książka, którą polecam. E, a nie mogę tak tego z czystym powiedzieć, dlatego że no, na pewnym etapie czytania, mimo tych wszystkich wad, mimo tych wszystkich rzeczy, które nie grały mi tak do końca, zdałem sobie sprawę, że kurde dobrze mi się to czyta. To znaczy, wydaje mi się, że styl Samantha Shannon to jest jeden z elementów, bo ona ma takie bardzo lekkie pióro. To nie jest może, nie wiem, jakiś najbardziej wyrafinowany, piękny styl, ale jest bardzo lekki. I tę książkę faktycznie się pochłania. w niecałe dwa dni. I koniec końców, mimo tych wszystkich problemów, eee, doszedłem do wniosku, że kurczę spoko. Jakby jestem świadomy tych wad. Eee, ale nieźle spędziłem czas i jakby nie żałuję tego, że przeczytałem tę książkę. Nie wiem do końca, czego to jest zasługa, ale mocno liczę na drugi tom, tym bardziej, że już trochę się dowiedziałem i wydaje mi się, że drugi tom to będzie właśnie taki tom właśnie Alapiki Blinders. I kurczę, liczę, że spodoba mi się bardziej. Um. No i cóż, w tej podwójnej recenzji to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.